don't trust guys with porno mustaches. Powiem ci, że ja też nie. Cześć wam wszystkim, co ja MCO, tu przed wami kolejny odcinek z gry Deadpool. Panie, pewnie kontynuujemy. Ogólnie musiałem przejść całą tą sekcję jeszcze raz. Musiałem się nawalić w skriptu znowu, wejść na górę, włączyć to, połączyć ten kabel, zobaczyć tą scenkę komediową, no nie? No i teraz oficjalnie w końcu lecimy dalej, także to the arena. Maybe he's trying to make her fall in love with him. Would never work. His aftershave is repugnant. Yeah, you're right. He's probably just gonna torture her and kill her. No, oby tak się nie stało właśnie, bo to będzie trochę problem. Was gnoje, nie lubię, że z tym wami musiałem walczyć. I już mi się odechciało. Tak chciałem tylko zauważyć. Au, da, się chował już cwaniaczek, ale jeszcze zdążył mnie strzelić. Dobra, pięknie. Trzy strzały, trzy głowy, panie i panowie, pięknie. Dobra, to the arena, będziemy się nawalać tam z Blockbusterem, jak pamiętam dobrze. Nie mówię, nie pamiętam całej gry, ale jestem przekonany, że będziemy się nawalać z Blockbusterem. Znaczy to by, wiecie, miało najwięcej sensu, nie? Tam w ogóle mamy jakieś jeszcze punkty do zebrania. Dobra, dobra, dobra. Po kolei, pomału. Żebyśmy się tych wybuchających nie nadziali też, bo będzie trochę problem. Dobra, najpierw tutaj. Bo tam w lewo jest po prostu przejście dalej, Rest in Peace oczywiście. Mamy dużo punktów. Za chwilę sobie zobaczymy, jakie mamy upgrade'y, tylko chcę jeszcze kawałek przejść. I zobaczymy, co tutaj nas jeszcze z przodu czeka, panie i panowie. Ojejku. W ogóle piszcie w komentarzu, czy ktoś z was był już na... na Deadpoolu nowym, nie? W kinach. Bo ja byłem osobiście i bez spoilerów mówię, że mi się bardzo, bardzo podobał. Ale osobiście uważam, że był to najgorszy Deadpool, jaki był. Pod względem tego humoru, ponieważ ten humor jest cały czas już nam znany od tych pierwszych dwóch filmów. Nie mówię, że nie bawiłem się na filmie dobrze. Film fenomenalny, bardzo mi się podobał. I mimo wszystko śmiałem się oczywiście jak głupi, no bo to jest mój typ humoru. Deadpool to jest mój człowiek. Ale też, tak jak mówię, uważam, że te pierwsze dwa filmy pod względem właśnie tego backstory Deadpool, jak Deadpool został Deadpoolem, jak Wade Wilson został Deadpoolem i ogólnie ten cały, wiecie, character development i tak dalej, mi się to osobiście podobało bardziej niż w ten film z Wolverine'em, no ale tam Wolverine'em, przepraszam. Ja może dlatego ten film był takim złym Deadpoolem, ponieważ to był w nim Wolverine. To jest bardzo, bardzo hot take, ale mogło tak właśnie być. Może to być, wiecie, powód, dla którego tak mogło być, ponieważ wiecie, to nie nazywało się Deadpool 3, tylko nazywało się Deadpool i Wolverine, no nie? Czy tam Wolverine. I widziałem, że to jest Deadpool 3, bla bla, że nie będzie Deadpoola 4. I nie wiem, może dlatego. Nie mam pojęcia. Ale zobaczmy sobie upgrade'y. Co my tutaj mamy? Możemy kupić młoty i ja chyba to zrobię. Ponieważ młoty są zajebiste, panie i panowie. I tutaj w ulepszeniach postaci mam coś za 150 tysięcy, z tego co pamiętam. Więcej uników możemy robić. Więcej momentum, czy jest coś? Mamy tu 105 uderzenie. Więcej momentów. Czy nas stać na jedno i drugie? Stać nas na jedno i drugie. Okej. Okay. Wydaliśmy 300 koła, możemy iść do przodu. Hey, there's Rogue. O! Okay, so we need to get our ass across this river of shit somehow. Any ideas? Think, think, think. Wait, do that again. Do what? That. Oh. We can use our bubbles to jump across. Well, isn't that handy? I tak z tego może łatwo spaść, a próbujmy z tego nie spaść. Ej! We did it! Ale masakra, to jest właśnie to łamanie czwartej ściany. To jest właśnie to, z czego Deadpool jest znany. To był idealny przykład przed chwilą. OS, dobra. Pozbieramy sobie punkty przy okazji, skoro już tu jesteśmy. Tylko żebyśmy nie wpadli właśnie do tej rzeki gówna, bo to nas zrani, to całkiem srogo. Więc miejmy nadzieję, że nie wpadniemy tutaj. O, zdążymy, zdążymy. Na spokojnie, panie. Dobra, czy my możemy wejść na górę z powrotem? Możemy, okej, okay, spadamy. Pożądalu, panie. Bezproblemowo. Niskie podłogowo, szybko. Dobra. Co my tu w ogóle mamy szukać, bo
sumie... O Jezu, za wcześnie skoczyłem. Zdecydowanie za wcześnie. Zdecydowanie za wcześnie. Dobra. Nie widziałem, że tam jeszcze spadek w dół jest. W sensie takie zejście malutkie w dół. O, no, nie widziałem tego dokładnie tu. Ajajaj. Dobra, teraz? Pięknie, okej. Right, jak to mówią. Gdzie byśmy... Gdzie mam się w ogóle dostać? Możemy się powiesić? Ciekawe, co by było, gdyby ten się powiesił, czy nie, wiecie, nie oddychał, czy po prostu by nie umarł. Bez oddychania nawet. To jest mi interesujący koncept. Stamtąd przecież mi zapominałem punkty. Nie możemy tam się już wrócić chyba. Co trochę się... A może możemy? Zaraz zobaczymy. A tobie co się dzieje? What the hell? Nie no, ewidentnie nie możemy się dostać z powrotem, okej. Okay. Tutaj zawsze w ogóle w tej rzece, znaczy rzece, on to nazywa rzeką, no to mówię, na to rzeka. Nie gubię? A, tam, musimy przepłynąć, dobra. Pożądalu, rozumiem. A, to zmieścimy się tu? Nie możemy sobie kucnąć w tej grze, nie? Także wiecie. Albo idzie? Albo idzie? No tu możemy sobie po prostu stanąć. To tam nie dolecimy. Absolutnie nie, w ogóle nie wiem, czy byłem kiedykolwiek tutaj. Tak w sumie trochę wygląda dziwnie, nie powiem. No... Au. No widzicie, pół HP nam zabrało, byliśmy dosłownie sekundę w tej rzece, także... O Jezus. Cicho? Cicho. Tędy mamy iść, chyba. Tak. No cóż no, ścieki są ścieki, nie? Ścieki są ścieki. Uwaga! Op! Dolecę! Umarłem, bo się nie zdegenerowałem! Ja pierdziule! A bo ty dostałem obrażeń, że od razu umarłem. What the hell? No, dobrze, okej. Widzę, jest panika. Panik. Dobra, mamy to. Będą koledzy? No oczywiście, że będą koledzy. 2, 3, 4, 5, 6, 7. No. Dziady. Skurczybyki. You are done. You are dead, almost. Chyba go zabiłem? How convenient. Ja pierdziule. There we go. How'd that look on TV? Amazing, right? Oh joy! Bullets! Odkryłem w ogóle, że te żółte pakiety z amunicją się, uwaga, regenerują, czyli jak bierzemy sobie to raz, to będzie mi to dostępne, no, kolejny raz, także po jakimś czasie, więc... muszę po prostu pamiętać, na przykład na arenie, czy gdzieś tam, gdzie się strzelamy, że w danym miejscu jest amunicja, dzięki czemu będę po prostu, no, mieć jej nieskończoność, to jest dobry pomysł. Dobra, wiecie co, panowie? Was zabijemy w normalny sposób. There we go. Wydajcie mi saję, o właśnie. A właśnie, mamy saje, mamy też młoty. O, powiedziałem, że kupiłem młoty, uwaga. Pięknie. A momentum na młoty jest niesamowicie fajne. Panie. Teraz co ja rozumiem. Bum. Tędy. Pięknie. Dobra. Sobie przyjedzie tędy. Pięknie. Ty przyjdziesz sobie tędy. Elegancko. Możesz jakąś beczkę? No nie mam, no dobra, trudno. Uwaga, kolego! Au, nikt o mnie! Cwaniaczek. Pitbull smash! Hulk is angry! You never defeat Hulk. Hulk is the strongest there is. Oh, that was sweet. That's heavy. Woo, that's heavy. Pięknie. Ała, 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 ała. Shit, man. Equalizer.
On dalej żyje! Ała! A! Ała! Czemu się nie użyłem z miejsca teraz tej cholery? Oh shit! A beautiful weapon. There we go. Jesus. Siema! Nice! Siup! Kurwa, idealnie tym rzuciłem. Jezu, nie wierzę. O nie, o nie! Gambity! Dobra. Ktoś jeszcze chce się napieprzeć? O! Mano, oh mano, you son of a bitch! Nice, nice, nice. To nie jest to najlepsza gra na świecie, przynajmniej dla mnie. Ale nie powiem, jest bardzo fajna. Monami, wypierdalam! Dobra, okej, okay, git. Udało się. Udało się. Nie, to poszło jak z płatka. Bardzo, bardzo przyjemne to było, nie powiem. Fajnie, że wybucha do góry, jeszcze raz wybucha na dole. No, teraz wybuchło od razu. No dobra, okej. Okay. No to sorry. Dajcie mi tą broń, bo ona mi się może przydać. Trochę wolniej się będziemy poruszać, ale... Ale, będziemy tym teraz ponawalać sobie. Mamy już 64 tysiące punktów z powrotem, nieźle. Nie możemy tu zejść z tym. No trudno. Jesteśmy zablokowani. Koleje. Teraz tam. Na spokojnie, pomału po tym gunwie. Możemy sobie stanąć. Nie możemy tu, coś otworzyć? Nie, możemy zrobić takie jaja. Możemy zrobić takie jaja i możemy zrobić takie jaja. Ło! Dobra. Rozgrzałem się. Siedzi o sterowanie deadpoolowe. Także jestem happy. Uwaga i BUM! Nice. Ło! Tutaj. Okej. To wygląda jak taka skrzynka właśnie z Zeldy czy z czegoś? Tak typowo, przyjrzyjcie się. Retro skrzynka, no. Mówiłem. Ooh, how exciting. This is great. Jezu, Deadpool anime, nie. Tylko tego nie brakowało. Gatacie, zbyłeś nic, ta skrzynia była pusta, co za oszukaństwo, ale my dbamy o gacza, dlatego przyjęliśmy twój teleport, żeby mógł teleportować się znacznie dalej. Czemu to zrobiliśmy? Sami nie wiemy, ciesz się grą. O Boże, okej. Okay. O, ktoś się zaczyna denerwować, tak? Enough already! No wonder I stopped playing JRPGs. JRPGs. O, teraz mamy to, no tak, teleporter jest ten ulepszony, zapomniałem. JRPG to jest ogólnie Japanese Role-Playing Game. Czyli to jest RPG, tylko że japońskie. Znaczy, no jest więcej czynników, które opisują, co to są JRPG dokładnie. Ale wiecie, to jest właśnie JRPG, Japanese Role-Playing Game. I patrzcie teraz to. Siup. O Jezus! Chciałem skoczyć, ale mi nie skoczył Deadpool. No, także teraz możemy naprawdę wyznaczyć sobie, gdzie chcemy się teleportować. Tak jak widzicie, mamy Lock-on Teleporter, jak ja to nazywam. Więc to jest bardzo przydatne. I tam się bardzo przyda. O nie, not you! Not you! Fuck off! Fuck off! Jak ja nie lubię z nimi walczyć. Holy shit! Wow, wow, wow. Okej, okay, zabiłem ją w ogóle? Teraz ją zabiłem. O, gdzie ona jest? Nie lubię z wami walczyć! Daj! For fuck's sake! Zbierz to. Dziękuję. I tyle. Dobra. My w ogóle mamy momentum? Mamy momentum, super. O to chodziło. Nie, tu nie schodzimy na to zdecydowanie, nie. Tu możemy. Okej, teraz musimy się dostać na górę, z tego co pamiętam. V, nie B, Jezus Majos, inny guzik. Ło, nie! Dobra, taki jesteś? Chodź. Zresztą tymi młotami, żeby je trochę zagradować, ponieważ momentum na młotach jest tak dojebane. Jest jedno z mocniejszych momentów w grze.
swing on this kid. That's major league talent right there. To było nawiązanie do kogoś, ale nie do kogo. Brzmi jak Maki Player stary. O, jak Wolfstash w sumie. Wilford Wolfstash. Ooo, panie! 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 Hey, it's a hammer. Don't overthink it. Nice. Mon ami, mon ami! Mon ami! Ała. Nice. Nice! O, mało zdrowia, nie zauważyłem nawet. To tak to jest, jak jestem Deadpoolem, to mam w głowie, że jestem nieśmiertelny, więc po prostu idę przed siebie. A tu muszę dbać o moje zdrowie mimo wszystko. Kto pomyślał? Dobra. Dobra. Panowie. Nie wiem, czy wybuchł sam, czy nie, ale... O nie no, taki... Po prostu, jak ja was nie lubię... Dziołchy! To jest jakaś tragedia. Idziesz? Halo? No. Cześć koleżanku. O, ostatnim pociskiem. Nice. Pewnie się koleżanka zbugowała, no ale... To poradzić, to jest tylko gra, tak? Jest tylko gra. Takie rzeczy się zdarzają. Nawet w najlepszej grze znajdziecie jakieś bugi, więc to nie jest tak, że... tylko gry, które są chujowe, mają bugi, bo tak nie jest, bo każda gra potrafi mieć bugi. Więc no, nie jest tak, że... o, patrzcie, ta gra nie ma bugów, więc jest zajebista. Ta gra ma bugi, tylko wy na przykład możecie nie widzieć niektórych miejsc, gdzie są bugi. No niekoniecznie wy, tylko ogólnie ludzie mogą nie widzieć, czy są bugi w niektórych miejscach, więc... No, to jest normalne, każdy jest człowiekiem. Tylko zanim ocenicie coś, że to jest bug, zastanówcie się, czy to jest bug faktycznie, czy może... Nie rozumiecie, baga od błędu. No. I teraz zapytacie, przecież bug to jest błąd gry, no nie? No właśnie, nie. Bugi to są niekoniecznie błędy w kocie, tylko na przykład coś się może zapętlić i na przykład coś się może stać. Albo na przykład tak jak przed chwilą koleżanka po prostu jej się zepsuł skrypt, żeby zbiec na dół. Albo wykrywała te schody jako barierę, że nie może zejść na dół. Gdzie przez milion razy, jakbym testowali tę grę, czy coś działało, a za milionem pierwszym nie działało. A błąd to jest błąd w kodzie, który faktycznie powoduje to, że na przykład za każdym razem trwa, bo co trzy razy będzie to się działo. Więc no, macie odpowiedź na pytania, które nie pytał. Naprawdę. O kurie. To, że to jest obok teleportu normalnego, mnie bardzo denerwuje. Będę musiał to zmienić. To fałam na coś innego, bo to mnie będzie irytować. Do ciebie! Jezus! Mam jakieś upgrade na tym młotu już? Oczywiście, że mam! Hell yes! O, proszę bardzo. I lecimy. Więcej obrażeń. Pyk! I teraz to. O! A! Lecimy! O, kolego! Oh shit. Wow, wow, wow! Gość mnie zabije prawie! Zabije mnie! Zabije mnie ci z tyłu! Jezus! A, żeście mnie zabili. Wow. That was complicated, nie powiem. Dobra, o! I jesteśmy na górze. Pięknie. Jest jeden zajebisty stealth kill z młotami. Jest taki zajebisty stealth kill z młotami. Jezus, nie mogę się czekać, żeby go zobaczyć. Znaczy wiadomo, są różne, ale jest jeden taki specyficzny, który jest po prostu moim zdaniem stealth kill z młotami, jeden specyficzny jest najlepszy po prostu w całej pieprzonej grze. No, really. All the nerds out there will wanna know. Fine.
For the purposes of creating an entertaining mechanic that players can employ to achieve an optimal amount of fun factor, we limited our teleporter to a shorter range than usual. Yay! My bullets! Mine! Mhm, czyli specjalnie sobie teleporter ograniczył dla potrzeby gry. Spoko, rozumiem. Znaczy w sumie nie wytłumaczyli jak działa, tylko wytłumaczyli, że go, wiecie, zmniejszyli. Widziałem te punkty, a nie będę już na dół schodził. Pojedziemy do góry. Ty, nasz pies znowu! Ten pies jakiś porąbany. To jest Kozmo? You're taking me to Rogue? Oj! Okej. Nice. FYI, for all you nerds out there getting all puffy over the fact that Rogue in the comics currently does not have the power to fly. Well, you can officially move out of your parents' basement, get a job and a life, and maybe, maybe, just maybe, you'll kiss a real girl. Yeah, she flies in our game! Ale fajnie, że ten skupili na tym uwagę mimo wszystko. I like it. Że o, Luke w komiksach nie lata, tutaj lata. Shut the fuck up. Tak samo jest. Są komiksy, gdzie Peter Parker jest gnojem, także wiecie. Więc wiecie, jest różnie. Przelają w tobie, rzucają kamieniami. Zajebiście, fajnie. No to przydałoby się ją uwolnić, nie? Mimo wszystko takie mam wrażenie. I ten ma takie, a no! Będę ją torturować, ją zabiją. O! Got an idea. Rogue will be so impressed when I save her. Hey, player! You coming or what? Dumbass. Move that camera and find me. Idziemy w drugą stronę. Tak, teraz zmuszamy kamerę. Deadpool jest tam. Here. Nie możemy zejść na dół. Chciałem tylko zobaczyć, coś z tyłu jest, co mogłem pominąć, ale nie, ale na szczęście nie. Halo? Musimy się ładnie dookoła tutaj rozejrzeć, jak to wygląda tutaj. No ładny to jest mimo wszystko. Naprawdę. Cześć. That'll blow up real nice. Oh, I see, we're planting bombs. All right, only two more to go. Two more bombs to go. All right. O Boże, ile razy ja z tego spadłem, jak byłem mały. No, 10 lat temu. Masakra. No sobie byłem mały, teraz mam 15 lat. 15 lat! 25! Prawie lat. No, teraz często z tego spadam, z tego co widzę. A teraz mam 20... No, 5, a wcześniej miałem 15. No, o to mi chodzi. Jezus Maria. No i to w ogóle łatwo policzyć, bo zawsze mam więcej, o jeden rok więcej lat, niż jest aktualnie ten. Jak tam kurwa wskoczyć? Niż jest aktualnie rok, czyli jak jest 2024, to ja mam 25 lat. Więc dla mnie to jest akurat bardzo łatwo przeliczyć, bo czasami powiem wam szczerze, że po prostu zapominam ile mam lat i to jest szczere. Fuck, jak tam wskoczyć, żeby nas nie wykrył? O, udało się, uwaga! A, to nie to. To nie to. Mess with the bull, you get the hammer. Wait, that doesn't make sense. Nie, to nie ma sensu, ale dobra, niech będzie. W porządku. O, może teraz się uda. Może? Nie. Uuu, fuck. Okej, no może, przy kolejnym się uda. A jest taki zajebisty stealth kill, muszę wam go pokazać, no. Ta seja, bez tego stealth killa, ta seja nie będzie kompletna, przysięgam. Muszę wam tego stealth killa pokazać, tylko bym jeszcze wiedział... A widzę tylko typa na dole. Jakbym jeszcze wiedział... Okej. Okay. Kurwa mać. Zjebołych. No nic, nieważne. Nadejdzie jeszcze okazja, zobaczycie. To mogę obiecać, jeszcze okazja nadejdzie. Mamy 2T. Okej, okay, może nas nie wszyscy może nas zauważyli, nie? Może ktoś tutaj jeszcze jest, kto nas nie zauważył. Nie. dobra, czy on tutaj zejść na dół? I guess, że tak? Niech ktoś jeszcze będzie, please. Wow. No jest, faktycznie.
Let's take him out as soon as we finish setting these charges. Mm-hmm. That's two. All this work better be worth it. Hey, it's me. That's two. All this work better be worth it. Nie wiem, czy to jest. Hey, it's me. Okej. Okay. Aha. Oj. Okej, okay, stąd pewnie moglibyśmy zaskoczyć gdzieś tam. Nie, na razie te punkty zostawiłem już teraz, tak całkowicie szczerze. No i nic, nie mam pojęcia, jak tam w ogóle się skakuje, więc. Nie próbowałem, bo nie chciałem spaść po raz setny. Widzicie, rozumicie. Mam jakieś upgrade'y na nasze te młoty? Oczywiście, że mamy upgrade'y na młoty, no jasne, że tak. Więcej damage'u, let's go. Och, jest, okej. Okay. Ostatnia bomba. Noise. Last one. Time to take out Sinister. Then we'll save Rogue. Then we'll get her naked. But first we'll save Rogue. Tak, to jest priorytet moim zdaniem. Wiesz, Deadpool, wiesz. Wszystko ma swoje priorytety, niestety. Wszystko ma swoje wady, zalety. Więc no. Ten hat się tak fajnie buja. Because this is the real Sinister. Maybe if you kill him stealthily, he'll die for reals this time. We'll need to be extra quiet. No shooting, throwing grenades, or funny business. They better not mess this up and alert the guards. They get it, and we get it. Up close and personal. Sinister won't know what hit him. Remember, silent, but deadly. Like bad dog farts. Oh, baby. A czemu się ten wziął? A nie mogę botami? A nie mogę botami. Mogę zmienić nasze bronie, ale i tak się nie pojawiają. Nie mogę z nimi, nie mogę z nich. Mogę z nich strzelać, ale lepiej, żebym nie strzelał. Okej. Okay. I get it. Dobra, to po kolei. O shit, okej. Jeszcze? Na spokojnie, po kolei, pomału. Luźno, tu jest ich dwóch. Co trochę sprawę utrudnia, ponieważ no. Musimy ich jakoś logicznie pozabijać, tak żeby nie wpaść. Czy on będzie szedł w prawo, czy tylko w lewo? To jest pytanie, idzie w prawo, dobra. Czy jesteśmy w stanie tutaj go kropnąć? I jesteśmy, dobrze. Watch this. Pięknie. Jak shish kebab. I tu powinniśmy tego typa też już załatwić. O kurwa. O kurwa. Dobra, poczekam, aż on wróci. O właśnie, on nie zdążył za nim. Absolutnie, jak tak szybko się obrócił. To jest tak specjalnie rozskryptowane dziedzictwo. Dobra, czy on tutaj na dół zejdzie? Czy on będzie tak sobie po prostu krążył u Sinistera teraz? To jest pytanie. On będzie chyba tam krążył. God damn it. Wait, shit, that's not good. Okej. Okej, okay, czyli robi tak. Raz, dwa i potem się obraca. Okej, okay, czyli jak on się teraz obróci, to ja jestem w stanie go zabić. Tak, teraz. Yes. Pięknie. Nice. Zabij Sinistera. Nie, jeszcze nie. Czemu nie? Podałeś mi wybór. Nie. Zakończ, już mogę go zabić, albo... Ja, czy nie, czy to nie powinno być pytanie? Okej, okay, jakie muzyki lubisz słuchać? Jakie muzyki lubisz słuchać? Nie mogę się zdecydować, kocham każdą muzykę. Mój dobra to dubstep. No, muszę jeszcze zebrać itemy tam. I na czas na zabijanie, każdą o to w dupie. W tym problemie hey, wszyscy mają mnie gdzieś. Tak, nieprawda, ja cię nie mam gdzieś. Jesteś moim przyjacielem. Nie kurwa, chcę zabić Sinistera, bo jasne. Jej, może jesteś przyjacielem. Chcesz iść do zakupu na drugiej? Sorry, ale będę zajęty. A ty będziesz... A co będziesz robił? Ułożę włosy, bo ty spotykam się z kimś innym. Z kim? Ale może się później zobaczyć, nie? To chyba nie jest najlepszy pomysł. Czemu nie, Lo? Zaraz mi foto w sieci gorący z ciebie towar. Ja pierdolę, zaczynam się bać.
Jak to? Przegadajmy to. Wpadę do ciebie, bo ja się to nie mam nic przeciwko. Żartujesz, co nie? O Boże, nadal tu jesteś? Naprawdę co mnie wpadniesz? O kurwa, chcę zabić Sinistera. Okej, chcę zabić Sinistera. Dobra, niech będzie. Surprise! Ha! Got the little bitch this time, didn't we? Nice. Pose for the camera, Mr. Silly. Masakra. Nóż w dupie. Miecz w dupie. Word? In my kick-ass video game spoiler, I kill him too easy, you comment playing on extreme, Jezus. Wolverine first. Myślałem, że zabijasz tylko ten, tylko vibe. Idiot. You killed another clone. Shut it, Summers. Are you texting from the future? Yes. Don't believe me? Check the label on his back. It says made in China. Machine wash, cold only. The other label. Ah! This is another goddamn clone. You also completely forgot to rescue Rogue. By the way, she's about to be tortured and killed by Blockbuster in some kind of arena. Shit! Shit! Deadpool just checked into arena. Masakra, Boże. O Boże, jak człowiek uśmiał. Holy fucking shit. O! Ale walkę z Blockbusterem i ogólnie kontynuację będziecie widzieć na następnym odcinku, ponieważ mamy już czas odcinka nasz tutaj wyznaczony, który się skończył. Zapraszam na kolejne odcinki, panie i panowie. I do następnego. Trzymajcie się. Na razie, cześć i pa pa.